Siema. Teraz zajmiemy się pająkiem, którego nawet ja się boję. Jest to Omythomus, czy coś w tym stylu, Violaceopes. Jest to pająk z Azji, bardzo silnie jadowity. Jest to podziemny pająk. I miałem bardzo duży przypał w przyszłości z tym pająkiem, ponieważ on jako jedyny uciekł mi z pudełka, w sensie wyskoczył z mojego pani gruma i gonił mnie po pokoju. Tak, nikt się nie przesłyszał. Pająk leciał za mną, wszedł za mną na stół, a potem kurczę z powrotem wszedł do pojemnika i wskoczył do pudełka. To był jeden z tych momentów, kiedy najbardziej się zesrałem, jeśli chodzi o pająki. Poważnie. I mam aż panicznie, kurde, teraz się boję, bo muszę zrobić przy nim, bo wszystko ma dosłownie zagrzybione, zapleśniałe. Nie będę go dawał do szkiełka, tak stwierdziłem, bo albo może go dam do szkiełka. Kurczę, jeszcze nie jestem zdecydowany, ale raczej go zostawię w tym braplaście, tak jak jest. Widzicie jego braplast i dupę tu pająka i strasznie się boję, bo wiem, że on ucieknie mi z tego pani gruma. Jak on mi ucieknie, nie mam szans ja uciec i nie mam szans go też złapać. I trochę się boję, bo muszę zrobić to umiejętnie. Złapać go w pudełku i po prostu w jakiś sposób nieinwazyjny wyjąć. Spróbujmy. Jak się coś stanie, to o kurde. Bo to będzie teraz duży kawał chleba do zgryzienia dla mnie. Okej, dobra. Mamy coś takiego. Mamy pudełeczko. No nie no, uciekł se do nory. Dobra, trzeba to wszystko w takim razie rozebrać. Bo on tu ma wszystko dosłownie. Kurczę, widzicie? To jest tak całe zagrzybione. Tak nie może być. Jeśli chodzi o ten gatunek akurat, to on jest dość, nie chcę mówić, że agresywny, bo agresywny też, ale bardziej chciałem powiedzieć, jest popierdolony. Tak naprawdę to on, kurczę, jest uczulony na tego typu rzeczy, że jeśli chodzi o właśnie pleśń, to on no nie lubi tego typu rzeczy. Ogólnie on tu jest, ja sobie grzebię teraz tu, grzebię. Chcę po prostu go odkopać, przykryć pojemnikiem. Mieć to z głowy. Kuźwa, nie wiecie nawet, jak jestem niemożliwie zesrany w tym momencie. Kurde, on tu jest. Uciekł se tam. Dobra, spróbujmy jakoś zrobić tak, żeby on poszedł se tam do tego pojemnika. Czy żeby wyleciał. Okej, mamy go. To jest dość potężny pająk, tak muszę wam powiedzieć, samica. Naprawdę czuję respekt przed tym pająkiem. Zobaczymy sobie go też z bliska. Dobra, nieważne, chciałem go przykryć miską, ale to nie wyszło. Zobaczcie, jak brzydki tutaj włókno kokosowe w niego było, całe zagrzybione dosłownie. Jak widzicie, to nie są dobre warunki dla pająka. Jeszcze tu jakieś, tu zobaczcie, kawałek jakiejś dłubi czy czegoś. No totalnie ten gatunek tak nie może mieć, więc stwierdziłem, dziś jest ten dzień, czyścimy to i nie ma zmiłuj się. Także mamy, przeżyłem, jeszcze zobaczymy, czy przeżyje drugie starcie, czyścimy to, dajemy nowe rzeczy i gitara. Okej, mam tu wszystko przygotowane. Pojemniczek. I tak.
Nie będziemy mu szczędzić włókna kokosowego, bo on sobie lubi pokopać. A ja się zastanawiam, ile się tego włókna kokosowego jeszcze tu zmieści. Oj, dobra, myślę, że tyle to może wystarczy. Dużo mu tu tego dałem. Jak widzicie, sporo. Teraz tak. Mam tu trochę elementów wystroju. Właściwie nie są to elementy wystroju, tylko takie korki. Chciałbym zrobić jakąś jamę. Powiedzmy tu, rozkopię sobie. Wcisnę to gdzieś tu w podziemia, żeby mógł jakoś ten pająk zacząć. Przykryję to tu, przykopię, czy nie wiem, coś w tym stylu. Widziałem tunele, może na filmie nie było tego widać, ale tunele, które kopał ten pająk, są naprawdę imponujące. Bo to wyglądało dość fajnie. Stwierdziłem, że rzucę tu taki kawałek trawki. Prawdopodobnie on długo się tu nie ostanie. Ale wygląda całkiem przyzwoicie, muszę przyznać, takie coś. Kępka trawki, czaicie to? Okej, w każdym razie nie wiem, jak jeszcze by tu urządzić mu to. Nie chcę po prostu walnąć mu tak korka, bo po co mu to? Mam jeszcze jeden taki i jeszcze drugi. I wymyśliłem, jak to tak będzie wyglądać, nie? To robimy cyk, jedna kryjówa do kopania, czy nie wiem, zrobi sobie ten pająk, co tam chce. Jakiś, nie wiem, powiedzmy tak. Widzę, jak on fajnie zrobił te tunele, dlatego stwierdzam, że jeśli naprawdę ma je tak kopać, to w sumie zrobimy tak. Niech to tak zostanie. Jedyne co, to się zastanawiam, gdzie umieścić mu miseczkę z wodą, bo podejrzewam, że jak on się zacznie kopać w tym miejscu, to zostanie to po prostu zmasakrowane. Dobra, więc plan jest taki. Tu kopiemy dołek na miseczkę z wodą. No i zasypałem mu to, świetnie, brawo ja. Myślę, że powinienem poczekać z tym, aż pająk po prostu sobie wykopie tą norę. Potem mu to dać, ale nie. Niech to tak zostanie. Tak oto prezentuje się mniej więcej domek tego pająka. Z racji tego, że lubi on dużą wilgotność, to sikniemy mu tu. Uwierzcie mi, jeśli ktoś się podczas oglądania tego filmu, bo pająk jest agresywny, może coś zrobić i ma jakieś, które go zainspirowała, to wyobraźcie sobie, jak ja jestem zesrany w tym momencie. Ale dawka adrenalinki jeszcze nikomu nie... Okej. Rzut na pojemnik i przekładamy. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak powinienem to zrobić. Totalnie nie mam pojęcia. Bo cokolwiek bym zrobił, prawdopodobnie pająk dostanie mega wkurw, wyleci, a tego bym raczej nie chciał. Może po prostu spróbuję tak zrobić. Liczyć na farta, że sobie sam wyleci czy coś. Nie. Oj kurde, on to się dobrze nie skończy. Wiecie co, może zostawię sobie po prostu tak to. Nie będziemy ryzykować, że pająk mi spindoli, bo uwierzcie mi, nie chciałbym się bawić w łapanie go. No podejrzewam, że w pojemniczku dałoby się go złapać, ale on wyskoczy, gwarantuję to. Jak raz mi wyskoczył, to wyskoczy i drugi raz. Powiedzieć, wycykałem się i faktycznie po prostu nie chciałbym mieć problemu przed moim wyjazdem nad morze i nie chcę mi się tu łapać pająka. Myślę, że to jest fajna opcja, bo pająk sobie wyjdzie z tego, pająk sobie
No bo patrzcie, no kurde. No i mogę go po prostu tak wyszarpać z tego, że on se spadnie, ale on się rozbiega, wyleci mi, wyskoczy mi, niepotrzebnie problemów se tu narobię. Tak, mogę wepchać tam pięcetę, pchać, ale będzie dokładnie taka sama sytuacja. A tak, on se wyjdzie, może do nory pójdzie i będę mógł w jakiś normalny sposób to wyciągnąć. Ech, no cóż, tyle by z tego było. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie.